jesteśmy schowani w krzaczki i zaraz pokażę dokładnie, jak to wygląda. Jeśli chcecie w Chorwacji obozować na dziko, to da się, ale nie jest łatwo znaleźć miejsce. Wszystkie wjazdy do lasów czy jakichś takich miejsc są zastawione szlabanami. W rezultacie spędziliśmy dość dużo czasu poszukując odpowiednich miejsc do noclegowania. To był nasz pierwszy wyjazd w tym stylu, tak więc wiecie, my nawet nie wiedzieliśmy o takich aplikacjach, które pozwalają Ci znaleźć miejsca do nocowania czy jakichś tam grupach wsparcia, choć muszę przyznać, że to tak nie bardzo się nam sprawdziło, bo my nie chcemy spać gdzieś na skraju drogi ani gdzieś na parkingu pełnym innych kamperów, bo to nie jest to, co my preferujemy. My chcemy być tak bardziej biwakowo niż kampingowo. Chcemy być sami na łonie natury, gdzieś, gdzie nikogo nie widzimy i nie słyszymy i jedyne, co chcemy słyszeć, to odgłosy natury. W dodatku, podróżując z psem, to też trzeba wziąć pod uwagę, bo w Chorwacji na przykład okazało się, że na większość plaż z psem nie można wchodzić. No to więc lipa, no co mi z takiej plaży, jak ja nie mogę tam iść z psem, albo musi być uwiązany na sznurku. Nasz pies jest przyzwyczajony do tego, że sobie lata swobodnie i my chcemy, żeby było po prostu, wiecie, szczęście i swoboda, a nie tam jakieś ograniczenia. Tak więc znalezienie takich miejsc, takich plaż okazało się dość trudne. W Chorwacji nie można obozować na dziko. My byliśmy tego świadomi, przyjeżdżając tutaj do kraju, bo w każdym kraju sprawdzamy, czy jest to możliwe, czy nie, żeby wiedzieć, jakie miejsca wybierać. Natomiast jak się jeździ, nie zawsze można znaleźć dobre miejsce, dokładnie takie, które będzie bezpieczne, powiedzmy. No i mieliśmy już dwie sytuacje, że nas poproszono raz bardzo grzecznie, a raz niestety mniej grzecznie, w środku nocy, żeby opuścić to miejsce, bo nie można tam obozować. Wprawdzie w jednym miejscu byliśmy na samej plaży, była to dzika plaża, było fantastycznie, przespaliśmy jedną noc i nie było problemów. Natomiast na drugą noc przyjechał w środku dnia taki młody chłopaczek, bardzo sympatyczny, porozmawialiśmy i tak dalej i on mówił, że jest mu bardzo, bardzo przykro, ale ktoś zadzwonił i jak oni ze służb dostają taki telefon od kogokolwiek, to muszą zareagować. I mówił, wiecie, wy tu możecie być cały dzień, ale nie wolno wam zostawać na noc. I mówi, ja tu przyjadę jutro rano, jak będziecie, no to niestety będę musiał dać wam mandat. Natomiast drugi pan był mniej sympatyczny. Tam wtedy akurat faktycznie my rozbiliśmy się między jednym a drugim kurortem. To tak się wydawało, że to taki jest ziemia niczyja. No i też tak samo, w jedną noc przespaliśmy, wszystko było ok, natomiast na drugą noc, w środku nocy dosłownie, w pół do pierwszej, łubu-dubu w samochód i pan powiedział, że mamy 20 minut na opuszczenie tego miejsca. No i co, spakowaliśmy się i ruszyliśmy w krzaki. Teraz więc jak wybieramy miejsce, jesteśmy ostrożni i wolimy takie miejsca krzaczaste, tak? I jest fajnie. No proszę. I można? Można. Nam nie chodzi o te pieniądze, chociaż to też jest istotne w naszej podróży, ale nam chodzi przede wszystkim też o tą ideę. My z założenia chcemy być na łonie natury i chcemy być sami, i chcemy być niezależni, i chcemy być wolni i robić zupełnie to, co chcemy robić.
Śniadanie. Niam, niam. Zapewniam, że drzewko było niczyje. Przynajmniej tak wyglądało. Cała działka była bardzo zaniedbana i widać było, że od lat nikt tam nie zagląda. W Chorwacji nie ma wiele takich miejsc, ale czasem jakieś nieużytki rolne udało nam się znaleźć i tam zostawaliśmy na noc. Z nabieraniem wody też nie mieliśmy problemu. Jest ona ogólnodostępna prawie na każdej stacji benzynowej. My mamy taki zbiornik 120 litrów i musimy go napełniać co kilka dni. Nam nigdy nie zdarzyło się płacić za wodę, ale słyszeliśmy od innych ludzi, że płacą i te ceny nie są jednolite. Czasem to symboliczne parę kuna, a czasem ktoś musiał zapłacić więcej. Generalnie wolimy spokojne miejsca, gdzieś z dala od dużych miast. Tam, gdzie jest cicho i spokojnie, są małe miejscowości i jest mało ludzi. Są tam tylko małe sklepy, w których jest bardzo mało towaru. No właśnie czasem to wyzwanie z tym, żeby w ogóle znaleźć sklep i żeby w tym sklepie, jak już go znajdziesz, cokolwiek było. Trochę nas to zaskoczyło w Chorwacji, bo u nas wydaje się, że te sklepy są wszędzie. No, w małych miejscach jest tutaj problem ze znalezieniem sklepu spożywczego, mniejszy problem ze znalezieniem restauracji. Natomiast w dużych miastach, no to wiadomo, jest dużo ludzi, są za to duże, piękne sklepy, w których jest dużo towaru i można sobie wszystko kupić, ale ciężej jest znaleźć miejsce do spania, tak żebyśmy mogli się gdzieś rozbić na dziko. Czasem jednak chcemy zobaczyć jakieś duże miasto i coś tam pozwiedzać, albo mamy jakieś inne plany z tym związane i musimy spać gdzieś niedaleko miasta, gdzieś blisko drogi. Dzisiaj właśnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie tutaj za mną jest droga, a my jesteśmy schowani tutaj w krzakach. Tak więc tam za mną, o, nie wiem czy będzie widać, jest droga biegnie, taka duża. A my tak pięknie jesteśmy schowani w krzaczki i zaraz pokażę dokładnie, jak to wygląda. O, proszę bardzo, jesteśmy zaparkowani w takiej pięknej dziupli z drzewek. Może nie musieliśmy aż tak bardzo się wbijać, ale bardzo nam się spodobało to miejsce. I zaraz będziemy sobie tutaj jeść śniadanko, a potem ruszymy na zwiedzanie Split. Sumując, da się w Chorwacji spać na dziko, ale my nie polecamy. Wprawdzie da się znaleźć jakieś miejsce, ale naprawdę nie jest łatwo znaleźć miejsce do nocowania na dziko i czujesz się jak jakiś uciekinier. Wprawdzie my mieliśmy szczęście i nigdy nie dostaliśmy żadnego mandatu, ale nie jest to miłe uczucie, jak cię przeganiają jak jakiegoś bezdomnego psa. Sama Chorwacja jest
fajnym krajem i polecam na urlopie, jeśli podróżujecie w jakiś inny sposób, jeśli korzystacie z płatnych kempingów, choć te są wyjątkowo drogie w Chorwacji, albo z hoteli, teraz można znaleźć bardzo fajne oferty, więc myślę, że warto sobie poszperać, można skorzystać z Airbnb, ja umieszczę w opisie link. Jeżeli nigdy nie korzystaliście z Airbnb, jest to platforma, w której możecie sobie znaleźć jakiś apartament, pokój lub całe mieszkanie i jest to przez prywatnych ludzi, którzy wynajmują swoje lokale, swoje mieszkania, pokoje i tak dalej, domy. I ja korzystam z tej platformy już parę ładnych lat i podróżowaliśmy i spaliśmy w różnych fajnych miejscach i z tego powodu my mamy duże zniżki na tej platformie i mam taki kod, który jeżeli rejestrujecie się po raz pierwszy, to dostaniecie zniżkę nawet do 200 zł za pierwszą rezerwację, więc to będzie w opisie pod filmem. W opisie pod filmem także są linki do moich dwóch filmów z Chorwacji, więc jeżeli planujecie wyjazd, to może pooglądajcie, żeby złapać sobie jakąś inspirację i zobaczyć, które miejsca warto odwiedzić. No i oczywiście subskrybujcie, zalajkujcie, wpiszcie komentarz, nie bądźcie nieśmiali mi, to jest zawsze bardzo miło, jak ktoś komentuje i motywuje mnie to do dalszego nagrywania. Chodź kochanie, zrobimy sobie zdjęcie, to co lubisz najbardziej. No chodź. Nie odwracaj się, no.